No i jestem ponownie, to tym razem też na kompletnie nowych terenach. Nigdy tu nie byłem. Jakieś poletko widzę zrobione, chyba nawet jest. O, ale tu jeszcze mam taką ochotę pochodzić, coś tu może jeszcze wyjść przecież. Więc zaczynamy, godzina 8:00. Dzisiaj mogę do bólu ciągnąć, bo się mam wolne już. Młodego odwiozłem do szkoły, dziadłem śniadanie i wyrobiłem się w czasie nawet. I mogę śmigać. Dobra, kupię. No i pierwsze sygnał, pierwsza moneta. Kurde, 50 feningów. Ładny stan, w ogóle piasek jest. Fajnie, fanty będą zachowane. Berlin. No, piękna, 1920. Już myślałem, że będę musiał to wyrywać, ale jednak tutaj była monetka. Tym razem, no nie, też 50 feningów, tylko już bardziej żarte. 1940 też. A nie, to jest 10 feningów, kurde, przepraszam. Ten sam rocznik tylko. No i kolejny ciekawy sygnał. Ale się fajnie kopie. O, było. Było i się zmyło. Jest monetka, no nie, myślałem. A, ta zatyczka. Już myślałem, że monetka kolejna. Coś takiego. Teraz wyskoczyło. To ma chyba jakieś nawet numery. 994, coś takiego chyba. Taka narośl. Jakby palone było. No i kolejny moniak, tym razem PRL, 20 zł, lekko trafiony, 76 rok. Kolejny moniak, znowu PRL, 20 groszy. Rocznik 1970 albo 79. Akurat zarośnięta jest tam. No taki dosyć ciekawy sygnałek. Blacha cynkowa. Kolejna monetka się wyłoniła. Ale muchy mi oblazły teraz. Ja pierdzielę, jestem ofiarą. 50 fenisi, tym razem gorszy stan. Dużo gorszy. Koło monety rąbek, tego co pełne jest na polach. No i dobra, teraz zobaczę te pole. Te ruszone. O, to co ostatnio znalazłem. Wentyl chyba, jo. No i chyba pierwszy guzik. Pusty. Jakiś zwykły. Nawet oczka nie ma. Uciekło.
20 groszy współczesna. W samej drodze przeszedłem te pole wszerz. Szczerze, to jest śmietnik totalny. Nawet na środku pola jest po prostu wysypana taka hałda śmieci. To pole nigdy nie było takim polem typowo uprawnym, taką ale łąką zasypioną do bólu. No i co, kolejna moneta, 5 groszy, PRL 49. Tutaj taka polanka jest po drugiej stronie, właśnie jak widać. No i jakieś zwłoki guzika, jak widać. Ogólnie te pole tylko przeraża mnie, już wracam. Dużo polmosów tu wychodzi, śmieci, jest brud. Człowiek niby wiesz, to polmos po tym dźwięku, po tym tonie, ale kurde, jednak muszę kopać, bo to nie wiadomo, nie? To mnie zastanawia, co to jest. Jakieś numery ma. 4, 2, 6, 7, 9. Dobry materiał, bo to chyba jest mosiądz. To kawa mosiądzu jest przecież. Jakieś pokrętło, o, już nadchodzi. Coś się rusza, kurde. Nie wiem, czy to jest jakiś element rolniczy, czy może jakieś, kurde, no nie mam pojęcia. No i ładna klamerka wyszła. Jeszcze pordzewiałą ma tą tutaj. O kurde. Teraz jestem naprzeciwko tego poletka, co byłem na pierwszym. Na tych pierwszych, kurde, fantach. Tam za daleko nie jestem, bo nie 10 metrów dalej. Krzakami fajnie są schowane, ale jak widać, fajna sprawa, tylko jest strasznie ubite, ciężko się kopie. Kolejny sygnał, o kurde, ale to jest ubite. Aha, śmieć. Kolejna klamerka, chyba jest taka ciekawsza, patrzcie. I zdobienie ma nawet. To taki klucz, kłódka. Ta, w kształcie, kurde. Maleńko to jest kłódka. Dobra, nie ruszam, już się rozsypię. Chociaż nie, to był piasek. Ale świetna. No, kompletna klamereczka. Kurde. Kolejny sygnałek 99-100. A to jest to. Szelastwa. A i monetka PRL 20 groszy kolejna. Ładny stan, 63 rok.
moje miejsce, do którego teraz zmierzam, znane jest doskonale mnie i Szypie. Znamy to miejscowe, parę razy już tu chodziliśmy, parę fajnych, że fan tu powychodziło. Trochę pozarastało, ale podejrzewam, na tej kurce będzie ok. Zobaczymy, jak dzisiaj tutaj sobie zaledwie, ile to? 2 km tylko odjechałem od tej miejscowości, co teraz kopałem. Bo w sumie to było miło moim miejscem docelowym. Tam to było tylko przejściówką. Dobra, spotkamy się przy sygnale jakimkolwiek. Patrzcie, patrzcie, co tu idzie. Dzik mały. Jaki malutki! O kurde! Tak słucham, by... o to dziczek mały, kurde. A czemu jest sam? Dobra, nieważne teraz. Tutaj długo się musiałem naszukać do pierwszego fanta. Miejsce było naprawdę mega, mega eksplorowane już przeze mnie przez szybę. A taki rozpuszczony pocisk, dosyć świeży. No i taki kawał przyszedłem. Tam, z tamtego lasu praktycznie przez krzaczory, a tu pyk pole i to jakie, o Boże, taki areał, oby coś wychodziło. Pierwszy sygnał na tym poletku. Aha, puszeczka. Nawet nie wykopuję. Dobra, te pole jednak nie wypałem, się okazało. Ciężko się chodziło, strasznie pusto. To już będę wracał do samochodu, bo w sumie półtorej godziny tylko chodzę. Nic nie kopię, bo nic nie wychodzi. Idę w stronę samochodu i tam jeszcze takie może pole zahaczę. Będę się da przejść. Po drodze może ewentualnie coś to będę nagrywał sukcesywnie. No, to już nie ma jak machać. Dobra, już kończę ten odcinek, a jeszcze na koniec, patrzcie, małe kuku się stało. Została końcówka w gnieździe. No, końca działały, ale tak już przerywały. Będę musiał sobie wyciągnąć to teraz. No dobra, lecę, spadam, jestem już zmęczony dosłownie. Wykończony. Nie, tak lekko 15 km się zrobiłem w takim terenie dosyć ciężkim. Odczuwam to jak... Dobra. Ale parę fantów skoczyło. I to na tym pierwszym polu. Najlepsze. No i spotkanie z dzikiem, nie? To było najlepsze. Dobra, na razie.